się rekordowo za 1350 wynajmuje jeden pokój taki. I ludzie chętnie zapłacą więcej za dwójkę niż mniejszą kwotę miesięcznie, na przykład 500 zł za osobę, ale w wieloosobowym pokoju. Żeby nie było, że jestem przeciwnikiem szkoleń, bo ja też w szkoleniach biorę udział, kupuję kursy online. Tak, tak. To jest jak najbardziej fajne, ale za tymi szkoleniami musi iść działanie, a nie, że my się będziemy całe życie szkolić i nic nigdy nie zrobimy. Nie? Jeśli ktoś ma dwa mieszkania, to może zrobić 1000 lub 2,5, a jeśli masz takich mieszkań 10, no to sobie to mnożysz razy 10. Jeśli masz dom, to na domu jesteś w stanie zarobić oczywiście dobrze wynajętym, czyli za dobrą cenę między 3 a 4 tysiące, gdzie mieszka 20 osób lub więcej, no to możesz zarobić kilka tysięcy na jednym. Partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce oraz w trasach towarzyszy nam XBlitz, producent kamer samochodowych i elektroniki użytkowej. W opisie odcinka znajdziesz linki do partnerów i zniżki 20, a nawet 50%. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od początku, gdzie odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce i rozmawiamy o tym, jak zaczynali, jak swoje firmy rozwinęli. Dzisiaj naszym gościem będzie Grzegorz Kusz, jesteśmy w Katowicach i będziemy rozmawiać o podnajmie nieruchomości i o kwaterach pracowniczych. Zapraszam na przejażdżkę. Witam Cię, Grzegorz, oficjalnie. Witaj, cześć. Zanim ruszymy, to mamy jeszcze dla Ciebie prezent od naszego partnera, od firmy XBlitz. Mamy rejestrator jazdy, żebyś tutaj bezpiecznie podróżował, żeby nic się nie stało. Także super. Oficjalnie Ci go wręczam. Mamy lipiec, a tu prezenty jak w grudniu, także bardzo dziękuję. Na pewno się przyda, bo sporo jeżdżę. Super. Dobra, lecimy. Jedziemy. Chcemy z Tobą porozmawiać o podnajmie nieruchomości, bo w tym się specjalizujesz. Powiedz dokładnie, co robisz w podnajmie, no bo z tego, co tam się orientuję, no to możemy celować w różne grupy klientów. Więc Ty się specjalizujesz w jakiejś konkretnej niszy, czy jak to wygląda u Ciebie? Tak, podnajem jest bardzo szerokim zagadnieniem. W zasadzie mam wrażenie, że można podnajmować wszystko, no bo jedziemy teraz samochodem, taki przykład. I to auto ja mogę wynajmować dalej, nie będąc jego właścicielem. I w zasadzie nie jestem właścicielem, no bo to jest leasing, czyli właścicielem jest bank. I to auto już kilka razy pojechało na wesela, więc w zasadzie wymyśliłem to teraz, ale faktycznie to się wszystko zgadza. To auto było na kilku weselach, więc zrobiłem podnajem na tym samochodzie. Także można robić na wszystkim. Ja jestem osobą, która od kilku dobrych lat już działa na podnajmie pracowniczym głównie, pracowników ze wschodu. To też jest taka specjalizacja jeszcze większa, że to są pracownicy pracujący głównie na fabrykach. Głównie Ukraińcy. No ale mam też w swoim portfelu trochę mieszkań, kilka mieszkań dla pracowników, dla młodych po prostu Polaków, których nie stać na kawalerkę jeszcze i chcą za te 800 zł wynająć pokój. Okej, czyli tak zwane kwatery pracownicze, tak? Tak, się kwatery, nazywa. Kwatery pracownicze to jest taki core mojego biznesu, a te 10% to właśnie są młodzi Polacy, tacy 20-25 lat, którzy albo zbierają na wkład własny i te 1500 zł miesięcznie mniej więcej na kawalerkę to jest dla nich za dużo, ale te 7-8 stówek plus media na pokój w mieszkaniu średnio, tak trzyosobowym, trzypokojowym, to dla nich jest jeszcze dobre rozwiązanie. Okej, będziemy rozmawiać o tym, gdyby ktoś chciał w taki biznes wejść, no to od czego zacząć? Powiedz mi, pierwsza taka wątpliwość, która na pewno się nasuwa, no to dlaczego ktoś miałby chcieć wynająć Ci mieszkanie taniej, skoro może je wynająć po takiej cenie rynkowej? Jeżeli Ty jeszcze na tym zarobisz, no to musi Ci wynająć to taniej. Więc w jaki sposób to funkcjonuje? Dlaczego ktoś miałby się zdecydować, żeby Ci to mieszkanie wynająć taniej? Czy ja takiej wątpliwości nie miałem na początku? Bo spotkałem kogoś, a na początku posłuchałem kogoś, bo w 2013 bodajże to było, słuchałem podcast, jeden podcast dotyczący podnajmu i wtedy zainspirowałem się, usłyszałem, że to jest możliwe, czyli słuchałem wtedy Mateusza Brejty, którego pozdrawiam. Mateusz bardzo dużo tego podnajmu miał i stwierdziłem, że to działa, więc trzeba szukać dalej. Później spotkałem jednego takiego przedsiębiorcę, który działał na tym modelu i to był już w moim mieście, więc też widziałem, że to działa. Więc zacząłem działać. Taka wątpliwość może się oczywiście pojawić, więc odpowiem na to pytanie. Dlaczego ludzie, czyli właściciele mieszkań, mogą takie mieszkania oddawać, a w zasadzie dlaczego je oddają? Po pierwsze spadek, czyli mieszkanie, które dostajesz po babci, czy po wujku, czy po kimkolwiek, no i ktoś nie chce się tym mieszkaniem zajmować, nie ma na niego czasu na ten moment, bo oczywiście to nie jest tak, że dostałem mieszkanie i go nie chcę, no bo ono nie jest nic warte. Fajnie mieć mieszkanie, fajnie je dostać, oczywiście, ale my dzisiaj rozmawiamy, że
ty, Paweł, jesteś mniej więcej z okolic Opola, tak? Kędzierzyna, tak. Koźle. To jest około 100 km od Katowic, w których jesteśmy obecnie. No i gdybyś dostał mieszkanie w Katowicach, no to jest 100 km. Musiałbyś tutaj przyjeżdżać do tego mieszkania, nawet robiąc remont. No, niektórzy nie chcą tego robić, więc to jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, niektórzy nie chcą, żeby jakaś agencja się tym zajmowała, niektórzy nie wiedzą, jak to zrobić. Są starsze osoby, które też nie do końca wiedzą, gdzie to wystawić. No i duża część ludzi to są właściciele, Polacy, którzy mieszkają za granicą na stałe. I tyle. No i trzecia rzecz, myślę, to jest dosyć istotne, że taka gwarancja długiego wynajmu. Kolejna rzecz, bo w zasadzie tak one mi się nasuwają, to jest to, że często te mieszkania są zagracone meblami, czasami one nie są wyremontowane, brakuje czasami wanny, prysznica, brakuje tam czegoś i właściciel mówi, ale ja nie chcę wkładać kilku tysięcy, żeby to mieszkanie ruszyło. Ja mówię, okej, dogadajmy się, ja włożę te pieniądze, dostanę na przykład za darmo 2-3 miesiące, żeby to się wyrównało, no i wszyscy są zadowoleni. Więc to jest dosyć istotne, żeby pokazać te dobre strony właścicielowi, no i że on zacznie zarabiać na mieszkaniu, które czasami stoi nawet kilka lat i tylko jakby zjada koszty, bo czynsz trzeba płacić miesięcznie. No te dojazdy faktycznie to jest uciążliwe, bo my mamy dwa mieszkania w Opolu i moja mieszkam jakoś 35 km od Opola. No to jeszcze niby wydaje się blisko, tak. No ale jak tam masz lokatorów, powiedzmy w dwóch pokojach mam osobnych lokatorów, no to w jednym pokoju się zmieniali lokatorzy, trzeba było tam jeździć, pokazywać to mieszkanie, później w drugim pokoju za chwilę to samo, coś pomalować i tych wyjazdów, wiesz, to masz zawsze półtora godziny musisz jednak jechać, tak, tam jest powrotem. To jest to, a przy takim normalnym życiu, kiedy ma się swoje zajęcia, wiesz, jeszcze jest rodzina, mają dzieci, tutaj szkoła, praca, jedna, druga, w domu coś ogarnąć, no to nie do końca w grafik da się to wszystko wpisać i no i niektórzy nie chcą. Wolą troszkę oddać tej kwoty miesięcznej, czyli wynająć to może trochę taniej nawet, no żeby był jednak ten margines zarobku dla osoby, która podnajmem się zajmuje, ale mieć spokój. Niektóre mieszkania, które są w moim portfelu, wynajmuję już od 6 lat i właściciel praktycznie jedyny dzień, kiedy on sobie przypomina o tym, że to mieszkanie ma, to jest dzień przelewu. To jest dla niego bardzo dobre, bo nie dzwoni. Niektórzy nie wiedzą nawet, że jakaś rura pękła na mieszkaniu, bo ja się tym zająłem. Cały czas to było, nie mówiliśmy, żeby nie wiedział, tylko żeby nie miał problemu. Zrobiliśmy to i później po czasie mówiliśmy, że trzeba się rozliczyć, bo na przykład tutaj był taki koszt, nie? W przypadku tego biznesu, no to z jednej strony musisz pozyskiwać mieszkania, szukać mieszkań, tak. Z drugiej strony musisz szukać klientów, którzy będą w tych mieszkaniach, będą je wynajmować, więc takie trochę działania na dwie strony, musisz tych klientów pozyskiwać w dwóch kierunkach, więc porozmawiamy najpierw o tych mieszkaniach, najpierw na tym się skupimy. Powiedz mi, czy ty wynajmujesz jakieś mieszkania w blokach, w kamienicach, czy to są domy, w co ty celujesz? Powiem ci, że zaczynałem od mieszkania, w ogóle śmieszna była historia, bo zacząłem od mieszkania małego, w którym ja mieszkałem. To było malutkie mieszkanie kawalerka i się okazało, że są po prostu klienci, że zrobił się boom. Ja już się wtedy zajmowałem tym podnajmem, już się tym interesowałem i miałem plan, żeby tych pierwszych miejsc szukać, ale klienci byli dosłownie na jutro. I tak jak się dowiedziałem o tej sytuacji, że klienci są jutro i ja mogę z tego mieszkania, które wynajmuję, zarobić już 1000 zł do przodu co miesiąc, i to był kontrakt chyba na rok, to nie zastanawiałem się, myślę, dłużej niż minutę. Spakowałem się i wróciłem do domu rodzinnego, bo stwierdziłem, że będę miał czas, żeby mieszkania dla mnie sobie poszukać jeszcze. I mogę mieć tydzień czy dwa, mogę wrócić do domu, a ten biznes już zacznie mi zarabiać te 1000 na plus. No i dzięki temu wynająłem sobie lepsze mieszkanie dla siebie. No i dosłownie w ciągu 2 tygodni chyba miałem kolejne 2 czy 3 mieszkania, więc szukam i mieszkań, i domów. Czasami przerabiamy jakieś miejsca, które się nadają, a stoją. Ostatnio przerobiliśmy takie biuro, które w zasadzie było domem jednorodzinnym, ale na dole całe życie był biznes. I okazało się, że ten biznes tam ktoś biuro przeniósł i przez 2 lata ten biznes tam stał, czyli stare biuro przez 2 lata nie zarabiało. No i trzeba było zrobić remont, który też kosztował około 40-50 tysięcy. Właściciel za namową moją, bo nie chciał tego na początku pokryć, okazało się, że zrobił ten cały remont, czyli przygotował pod nas cały ten podnajem, całe to mieszkanie zrobił i mamy 2 niezależne mieszkania, łącznie 20 miejsc i właściciel dostaje z tego 4000 zł miesięcznie, czyli naprawdę mamy wyremontowane, czyli mamy świetnie media zrobione, jest to wszystko nowoczesne, więc koszty utrzymania są tego bardzo niskie. Także to powiem tak, no nie robię czegoś takiego, że albo domy, albo mieszkania, tylko w zależności od tego, co się trafi. Czasami są mieszkania, które naprawdę warto, no szkoda by było ich nie brać, bo są tanie i są duże rozkładowe, są fajne pokoje, czasami 2 łazienki w bloku się trafią w jakimś starszym. Ale mam zdecydowanie więcej mieszkań.
twoimi klientami są firmy. Ty wynajmujesz takie mieszkania dla firm, nie pozyskujesz sobie indywidualnie najemców? Głównie. Powiem szczerze, że teraz mieliśmy przez jakiś czas, wiadomo, że ten ostatni rok dał w tyłek wszystkim, może nie wszystkim, ale dużo branż ucierpiało, w podnajmie też było widać zawirowania, trzeba tak powiedzieć. Jedni dostali mocniej, inni mniej. Więc głównie współpracuję z firmami, bo jest to po prostu bardziej wygodne, czyli albo firmy, które zatrudniają tych ludzi bezpośrednio, pracowników, albo agencje pracy, które robią to w imieniu właśnie tych firm, w tych fabryk. No i skontaktuję się z takimi firmami lub z takimi agencjami, no i bezpośrednio podpisana jest z nimi umowa i to też im wystawiam fakturę. Jest to bezpieczniejsze dla mnie, jest to wygodniejsze, bo wystawiam jedną fakturę na przykład czasami za kilka miejsc, bo jedna firma mieszka, ma pracowników w kilku miejscach moich, także no, zdecydowanie lepiej to robić. Mam też kilka osób, które mieszkają u mnie i rozliczają się indywidualnie, bo po prostu kiedyś mieszkały na przykład pracując dla agencji, a teraz już w tej agencji nie pracują i są zatrudnieni sami, że tak powiem. No i chcą też sami się rozliczać, więc jest więcej pracy z tym, ale jak są to sprawdzeni pracownicy, którzy nie robili problemów, no to się na to się zgadzam. Wracając jeszcze do tematu mieszkań, no to tak sobie co na jakimś przykładzie może przeróbmy. Powiedzmy, za takie mieszkanie w Opolu, bo tam się orientuję, wynajęcie takiego mieszkania, no to jest około 2000 zł razem z opłatami. Mhm. No to rozumiem, że Ty próbujesz zawsze jakoś wynegocjować lepsze warunki, żeby z takiej ceny standardowej, rynkowej jeszcze trochę zejść, tak? Ile mniej więcej można z takiej ceny zejść? Ile można z takiej ceny zejść? No zależy jakie mieszkanie. 2000 za jakie mieszkanie? No powiedzmy tak 40-50 metrów. 40-50 metrów. No to powiem, że to jest duża cena jak na, bo to są dwa pokoje pewnie. No tak szczelam teraz, nie? Tak hipotetycznie. Załóżmy, dobra. No to ja możemy przerobić ten przykład, jeśli on był prawdziwy, że te 2000, dwa pokoje, no to jeśli mielibyśmy zrobić takie normalne warunki, czyli dwie dwójki, no to są to tylko 4 osoby. A 4 osoby, jeśli wynajmiemy to po 600 zł, czyli raczej taką trochę górną granicę, być może 650 w lepszym standardzie, no to matematyka robi swoje, czyli nawet 650, no to mamy 2600 przychodu. I w tym mamy podatki i w tym mamy media, więc ja tam nie widzę zarobku, bo to jest zbyt niebezpieczna mała kwota, żeby faktycznie takie mieszkanie brać. Czyli zdecydowanie to mieszkanie powinno być tańsze. Ja myślę, że w granicach 1000, dwupokojowe mieszkanie takie, o których mówisz, ja nawet wynajmuję za 1200 zł, za 1200-1400, więc zobacz, jaki tu jest margines. I nawet jeśli zamieszkają tam 4 osoby, a nie więcej, no bo można więcej, jeśli tam będzie możliwość na przykład wstawienia 3 łóżek może do pokoju małych i będzie to trójka, na przykład 3 jakieś dziewczyny znajome, które się znają i na przykład para obok w pokoju, które pracują nawet na dwie zmiany. Więc ci ludzie się często nie widzą nawet w takiej ilości, a można, no to jest trochę jak akademik, tak? To jest trochę jak mieszkanie na pokoje. Także mniej więcej tak to wygląda. Ja zdecydowanie szukam mieszkań, które są troszkę poniżej ceny rynkowej i też jest jakiś argument, dlaczego one są tańsze. Właśnie dlatego, że nie ma tam mebli czasami. Czasami jest tak, że trzeba coś tam pomalować, czasami nie ma wanny w łazience albo coś i właściciel jest w stanie. No i druga rzecz, na pewno ten długi okres najmu. Długi okres, to znaczy, że można nawet na 3 lata taką umowę podpisać. I właściciel wie, że wcześniej na przykład, jeśli wynajmował, to po pół roku miał problemy albo po roku musiał się z kimś rozstać. Także to też na pewno jest argument, który zbija mocno cenę. I celujesz w jak duże mieszkania? Czy to na przykład są domy i tam w takim domu mieszka, nie wiem, 30 osób? Jak to wygląda w praktyce? Mhm. Ile lokatorów w takich mieszkaniach, w takich domach jest? Mieszkania mam bardzo różne. Bo tak jak mówiłem kilka minut temu, również kawalerka się załapała. To była duża kawalerka, bo kawalerka prawie 40-metrowa. To są rzadkie kawalerki, ale taka kawalerka też się znalazła. Więc mam od kawalerek po 4-pokojowe mieszkania. 4-pokojowe, gdzie w małych nawet 4 pokojach można zrobić 4 dwójki. To są coraz bardziej popularniejsze i bardziej chętnie się wynajmuje takie mieszkania, bo w Polsce, jeśli ktoś przyjechał do pracy ze wschodu i przyjechał kilka lat temu sam, dzisiaj przyjeżdża z dziewczyną albo z żoną, albo na odwrót, żona przywozi tutaj męża, to oni gdzieś chcą mieszkać. Jeśli wynajmiesz im taki pokój, to jesteś w stanie za taki pokój dwuosobowy nawet, no dzisiaj rekordowo za 1350 wynajmuje jeden pokój taki. I ludzie chętnie zapłacą więcej za dwójkę niż mniejszą kwotę miesięcznie, na przykład 500 zł za osobę, ale w wieloosobowym pokoju. Także myślę, że coś takiego,
jeśli ktoś by pytał tutaj z widzów, no to dwuosobowe pokoje. Jeśli nawet masz większy jakiś salon w domu, to warto go podzielić. Oczywiście, żeby było okno, ale na dwuosobowe pokoje średnio to jest około 7-8 metrów, czyli standard taki studencki, który normalnie się sprzedaje i normalnie ludzie tak budują. A jeśli chodzi o domy, to zdecydowanie też jest to dobry pomysł. Tylko te domy przemyślane, nie 30-osobowe. Jeśli dom ma oczywiście 300-400 metrów, to czemu nie? Jeśli tych pokoi jest odpowiednia ilość, ale dzisiaj agencje, dzisiaj firmy mają swoje wymagania. Czyli jeśli rozmawiałem z Tobą o tym, że Ty jesteś osobą dostarczającą mieszkania, to dostajesz na maila często taką listę. Listę standardu, bym powiedział, tak można to nazwać. Standardu, który oni muszą otrzymać, aby zgodzili się na kontrakt. Czyli na przykład druga łazienka od 7 osoby, jak dobrze pamiętam, czyli chyba do 6 osób jest jedna łazienka, od 7 osoby już jest druga łazienka i toaleta. Później od tej 7 osoby już muszą być dwie kuchnie. Więc jeśli dom, to też dom przygotowany właśnie pod to, żeby ci ludzie mieszkali komfortowo. Czasami może być dom z osobnymi wejściami, czyli piętrami, które mają łazienkę, toaletę i jakąś jadalnię na piętrze. No i taki dom, to wtedy zdecydowanie to są lepsze zwroty, bo taki dom można za 3-4 tysiące złotych wynająć, a mieć tam 20-25 osób. To, co podkreślam, w bardzo dobrych warunkach, bo się nie opłaca robić złych warunków, czy po prostu wykorzystywać takich, jak to ja mówię brzydko, kurników, bo ja bym podnosił standard, a nie obniżał ceny i zawsze to robię. Pamiętajcie, biznes robi się jakością. Ktoś pyta, w jaki sposób utrzymywać te firmy. No tylko jakością i pytaniem w kierunku tych firm. Czyli jeśli masz coś takiego i firma Ci odchodzi, to zadzwoń tam i zapytaj, co by się musiało stać, żeby Państwo zostali na tym miejscu. Albo co by się musiało stać, co ja musiałbym zrobić, jaką ofertę dołożyć, co zrobić w tym domu czy w mieszkaniu, żebym mógł od Was żądać więcej na fakturze. Czyli żebym mógł podnieść cenę. Tak uważam. Wiem też trochę z takiego doświadczenia mojej żony, bo ona pracuje w takiej firmie, gdzie też jednym z jej obowiązków jest szukanie właśnie takich mieszkań dla pracowników, tylko to są mieszkania w Niemczech, nie? Mhm. Też mi tam często opowiada, że czym się kierują, nie wiem, przy wyborze mieszkań, że to jest cena taka, no ale tam jest lepszy standard. Tak. I no po prostu na to się zwraca też uwagę, będąc pracownikiem takiej firmy, czyli nie tylko patrzy się, żeby było jak najtaniej, tylko też porównuje się ten stosunek ceny do jakości. Nie? Tak, to powiem Ci, Paweł, kilka lat temu, nie wiem, 5 lat temu, 6 lat temu, jak pamiętam, jak gdzieś tam stawiałem pierwsze kroki, to jak widziałem niektóre kwatery, to nie wierzyłem, że tam ludzie mieszkają, naprawdę. To nie były moje, bo ja miałem wtedy kiedyś jakieś łóżka piętrowe, gdzie też to było, gdzie to przechodziło, ale dzisiaj nie mam. Dzisiaj na żadnej mojej kwaterze nie mam łóżek piętrowych. Nie mam po prostu, bo firmy tego nie akceptują po prostu i rezygnowały z tych kwater albo wybierały inne miejsca. Więc albo mogłem zamknąć biznes, albo mogłem się dostosować. Także dzisiaj pracownicy bardzo szybko się komunikują, każdy ma telefon. Każdy ma internet. Pracownicy ze wschodu, tak jak my, Polacy, komunikują się na WhatsAppie czy tam na Signalu i wysyłają sobie zdjęcia, że mieszkają w takich warunkach, chodźcie do nas. Albo szukajcie takiego standardu, bo taki standard w tym mieście jest. Więc myślę, że no, klient podnosi jakość i w Niemczech, jak wspomniałeś teraz, Paweł, no to Polacy, którzy też tam pracują, czy inne nacje, ja byłem wielokrotnie w Niemczech, w okolicach Dortmundu też widziałem taki hostel pracowniczy, no to te warunki były super. A widziałem różne miejsca, które nie były super. I gdzie byli ludzie? No właśnie tam było pełno. No i tak też wygląda to właśnie w firmie mojej żony, że jak na przykład jest mieszkanie jakieś, gdzie warunki są kiepskie, przyjadą tam pracownicy, no to znowu ta firma ma problem, bo pracownicy są oburzeni, że takie warunki, tak, jak nie chcą mają pracować. Problemy i tak muszą szukać kolejnego mieszkania, więc już ta firma też woli znaleźć coś od razu, co będzie zdecydowanie. Znaczy jedną rzecz jeszcze dopowiem a propos tego, bo ja przez 2 lata zatrudniałem pracowników z Ukrainy, więc jakby ta moja wiedza dotycząca takiego... No właśnie takiego zachowania pracowników ze wschodu, jakie oni mają upodobania i co oni mogą zrobić. Wiem tego dużo i jeśli jesteś właścicielem firmy, który zatrudnia lub chciałby zatrudniać osoby, to nie dość, że możesz się do mnie zgłosić, bo mogę w tym pomóc, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o czym innym. O tym, że nie opłaca się oszczędzać na kwaterach, bo pracownicy mogą uciec w nocy, jeśli będzie niski standard, będzie problem, jakiś grzyb, zimna woda, za dużo ludzi, brak miejsca na jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo. Wystarczy ich zapytać, co oni chcą. I oczywiście nie chodzi o to, żeby było jacuzzi, ale żeby oni mieli
warunki do tego, żeby spokojnie się wyspać, bo często pracują po kilkanaście godzin, więc mówię tobie, jeśli jesteś szefem, który zatrudnia Ukraińców, nie oszczędzaj na tym, bo naprawdę się nie opłaca, bo ci pracownicy mogą w nocy uciec, a znaleźć dzisiaj dobrego pracownika, przetransportować go, zrobić mu dokumenty, szkolenie, wszystkie te rzeczy, kupić mu nowe ciuchy, do buty, wszystko, wszystko, no to wiesz, że to trwa i to też kosztuje, także tutaj się nie opłaca oszczędzać. Jeżeli chciałbym sobie teraz zacząć biznes w takiej branży, no to od czego powinienem zacząć? Czy najpierw powinienem szukać sobie klientów, na przykład klientów wśród firm, czy najpierw powinienem szukać mieszkań? W zasadzie jedno i drugie, myślę sobie, bo to nie jest tak, że mieszkania będziesz szukał bardzo długo. Jeśli naprawdę będziesz szukał, to jest istotne. I druga rzecz, też często firmy, jeśli ty zadzwonisz dzisiaj do, nie wiem, agencji jednej, do agencji numer jeden, to ona nie powie ci: panie Pawle, super, wchodzimy za 5 minut. No nie, oni te kontrakty często planują do przodu, jakiś tydzień, dwa, trzy. Możesz zadzwonić do firmy i powiedzieć, że zajmujesz się tym i tym, że masz mieszkania w takim i takim mieście i jeśli będą coś chcieli, to mają działać. I w tym czasie zaczynasz szukać mieszkań. W jaki sposób? Najlepiej sobie też znaleźć dobrego agenta nieruchomości, z którym ja na początku nie chciałem działać, więc będzie ktoś ci pomagał. Agenci mają rynek ukryty w swojej kieszeni, ja to tak mówię, bo oni mają mnóstwo ogłoszeń, których w internecie nie znajdziesz. To są telefony od osób, które kupiły mieszkanie inwestorskie i chcą je wynajmować. Czasami ono jest zrobione z remont tego mieszkania nawet pod kwatery stricte. I oni nie chcą się tym mieszkaniem zajmować, wiedzą, że to jest pod kwatery, troszkę więcej chcą za nie dostać niż na rynku, ale zgadzają się na wszystko, nawet meble czasami wstawiają, więc agent bardzo nam może pomóc. A co możemy zrobić, jak nie wiemy, czy w ogóle rynek, to też jest pytanie, które się pojawia, no to możemy wystawić ogłoszenie takie testowe. Ja testuję wszystko, czyli na przykład testowałem to, co mówiłem, czy to auto się będzie wynajmować na wesela, bo nie wiedziałem, ktoś mi powiedział, ja mówię, ale takie auto na wesela wystawiłem i było bardzo dużo telefonów, zrezygnowałem z tego, tak jak mówiłem, ono jeździło, było kilka razy, ale dla mnie to było niewygodne, no bo nie miałem tego samochodu, a nie mam drugiego. No i musiałem jeździć hulajnogą, więc to było dziwne. Więc testowanie rynku jest jednym z najprostszych i w zasadzie najtańszych sposobów sprawdzenia, czy jest na coś klient. Co to znaczy? Wystawiamy ogłoszenie ze zdjęciem, z ogłoszeniem tak, jakbyśmy mieli już te kwatery. Jeśli ktoś dzwoni i pyta, czy może wynająć, to pytamy oczywiście, tylko od kiedy Państwo potrzebują. I najczęściej to nie jest, że od jutra. Oczywiście, no może być taki telefon, że już na jutro, ale często te telefony są takie, że potrzebujemy to za 2 tygodnie. No i pytają się, czy Pan ma. Jeśli jesteś pewny, że znajdziesz 2 tygodnie mieszkanie, możesz powiedzieć, że mieszkanie jest w przygotowaniu. No bo taka jest prawda, przygotowujesz to mieszkanie, ono jest w przygotowaniu. Ty szukasz, będziesz później ewentualnie remontował, malował, skręcał meble. Ja tak na początku robiłem, mówię szczerze, nie będę owijał w bawełnę, taki był mój tryb, nikomu nie powiedziałem, że mam to mieszkanie, tylko każdemu powiedziałem, wie Pani co, ono jest w przygotowaniu, meble się skręcają, ono będzie za 2 tygodnie. Ja byłem tak przekonany, że ono będzie, że ono było. Stawałem na rzęsach, żeby to mieszkanie później znaleźć. No jak mówisz, że już tyle rzeczy przetestowałeś, no to wiesz, co najlepiej działa? Te najlepsze po prostu twoje techniki, to nam tutaj najlepiej zdradzi. Czy może nie ma technik? Powiem o czymś, o czym mówiłem chyba, jak byłem u Maćka w Bentleyu, rozmawialiśmy sobie troszkę dłużej na ten temat i tam powiedziałem o tym, że jest coś takiego jak, to Was zaskoczę, Ciebie Paweł też. Ale Ciebie chyba nie, bo Ty jesteś pracowitym, młodym facetem, więc no myślę, że Paweł, to jest praca. To jest praca, upór, konsekwencja aż do momentu, że się uda. Ja wykonałem 51 lub 52 telefony, chyba 52 był pozytywny, czyli w sensie skuteczny. 51 razy nie dostałem przez telefon, dzwoniąc na ogłoszenia, że chcę wynająć mieszkanie i dostawałem pytanie, czy ja tam będę mieszkał. Ja powiedziałem nie. To dla pracowników. Ja całą historię mówię przez telefon, że nie, że ja podnajem, będę robił pracowników i dostałem 51 razy w twarz. I mimo tego się nie poddałem. Więc to myślę, że jest pierwsza, że zobaczcie, 51 razy mi się nie udało. Ile razy Ty musiałbyś dostać nie, żebyś stwierdził, że to nie działa i że na pewno ten gościu tutaj w tym wywiadzie udaje i takie coś nie działa. Bo mi 18 razy albo 8 ktoś powiedział nie. Ja dostałem 51 razy, więc to na pewno upór. Druga rzecz, współpraca, czyli takie, bym powiedział, turbo doładowanie. Mówiłem o tym agencie nieruchomości. Tam trzeba zapłacić prowizję, ale znalezienie mieszkania to jest jedno, a druga rzecz to jest przedstawienie Ciebie, bo jeśli agent się zna z właścicielem mieszkania, bo już wcześniej zrobili jakieś na przykład wynajmy albo sprzedaże, albo to jest
jakiś inwestor, który kilka mieszkań już kupił z tym agentem nieruchomości, to oni się znają i tam jest relacja. I teraz przyjeżdżasz ty, Paweł. Jeśli ty agent nieruchomości już pozna, bo pojechaliście na jakąś kawę, to ten agent nieruchomości przed spotkaniem ciebie jeszcze tak zapowie, że to spotkanie będzie formalnością. Tam trzeba będzie tylko negocjować cenę. I mówię to z doświadczenia właśnie mojego, gdzie z agentami, a miałem ich chyba trzech, zawsze te spotkania wyglądały tak. Czyli przed spotkaniem była zrobiona przez niego tak dobra robota, że ja na spotkaniu nie musiałem tłumaczyć się, co ja tam chcę robić, tylko, tak jak mówię, negocjowaliśmy długość i termin, długość i cenę za wynajem. Także to polecam na pewno. No i dobre relacje z firmami, z agencjami, z dużymi fabrykami. Czasami te fabryki dopiero się przygotowują do tego, aby pracowników z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z innych krajów wprowadzać do swoich fabryk. I to nie będzie malało. Po tym, co widać gospodarczo, to nie będzie malało. Dochód podstawowy, który się będzie pojawiał, nowy ład, 500+, który się zmieni w 700+, jeszcze dodatki na dziecko chyba przez 3 lata, czyli tam 36 tysięcy złotych będzie można dostać na dziecko. No powiem tak, potężne pieniądze z budżetu, więc ludzi, którzy będą chcieli pracować w Polsce, mam pewność, a nie wrażenie, że będzie coraz mniej. Kto tych ludzi zastąpi? No bo przecież nie roboty. Jest wiele prac, które roboty czy maszyny nie są w stanie wykonać, nawet najprostsze na magazynie. I tam muszą pracować pracownicy, których tutaj będzie brakować. Więc tych pracowników w mojej opinii w takich miastach, gdzie są centra logistyczne, hale i strefy ekonomiczne, będzie po prostu więcej. No właśnie, za chwilę Cię zapytam o to, jak szukać tych lokalizacji, w sensie w jakich miastach inwestować w takie coś, ale jeszcze odniosę się do tego, co mówiłeś. Powiedziałeś o tym uporze. Ja też dostaję często pytania, na przykład jak pozyskujemy partnerów na kanał. Bo tutaj jak zaczynaliśmy od początku, tak, miałem tych partnerów, no i że super, i ludziom się tak wydaje, że właśnie, że zdradzę im jakąś magiczną sztuczkę, że jednym telefonem pozyskałem tych partnerów, tak, i większość odpada, bo nie mają tego uporu. A ja też na początku, zanim w ogóle ten kanał wystartował, myślę, że do 100 firm się odezwałem, żeby takiego partnera pozyskać. 100 firm, nie? Dokładnie. W sensie to były maile. A i ile nie dostałem odpowiedzi właśnie od wielu, nie, i tam, no mam to gdzieś tam policzone, ale no właśnie bardzo dużo trzeba było włożyć wysiłku, gdzie większość ludzi odpadnie, bo im po prostu tej pracy nie będzie się chciało włożyć. Tak, to jest włożyć. Okej, w jaki sposób szukać tutaj miast, w których moglibyśmy w coś takiego inwestować? Jak dobierać te miasta? No bo czy to mają być jakieś duże miasta, małe miasta, czy na przykład szukać takich miast, gdzie będzie powstawała jakaś fabryka? Czym się tutaj kierować? Zależy, o jakim rodzaju podnajmie mówimy, bo na początku tej rozmowy, jak pamiętasz, wspomniałem o tym, że podnajem można robić na wszystkim. Tak. Skupimy się od razu, ci przerwę, na kwaterach pracowniczych. I bym powiedział, dobra, to na kwaterach, to skupmy się na tych kwaterach. Sobie może będziemy tu zjeżdżać, bo jakiś tam korek przed nami. Kwatery. Kwatery, czyli pracownicy pracują w fabrykach, są czasami też pracownicy budowlani. Czasami to są też pracownicy budowlani, czyli pracujący gdzieś tam na jakichś właśnie budowach, więc mój biznes zaczynał się wtedy, kiedy w moim mieście mieliśmy kilka dużych budów. Budowano w tym w jednym czasie aquapark, budowano stadion i budowano dużą galerię handlową. Miałem szczęście, ale może też wykorzystałem moment, no bo szczęście, trzeba widzieć okazję i ją wykorzystać, bo dużo ludzi widzi i mówi, o teraz jest na przykład trend na krypto, teraz jest na to, no ale się tylko przyglądają trendowi i nic z tym nie robią. Więc na pewno miasta, gdzie coś się buduje, bo taka budowa trwa 2 lata i tam jest dużo firm i można na tym zarobić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, strefy ekonomiczne, centra logistyczne, jakieś centra przeładunkowe, tam gdzie się pakuje, tam gdzie się ładuje, tam gdzie są fabryki jedzenia, czegokolwiek w zasadzie, tam gdzie jest potrzebnych dużo pracowników, którzy fizycznie pracują. To jest najprostsza moja odpowiedź. A w jaki sposób to sprawdzić? No bo może mieszkasz, mój drogi widzu, w mieście albo pod miastem, które znasz, ale nie wiesz, czy tam jest jakaś strefa ekonomiczna, no bo skąd masz to niby wiedzieć? No to wtedy wracamy właśnie do tego, co powiedziałem, czyli do testowania rynku. Czyli wchodzisz sobie na jakiś portal ogłoszeniowy i dodajesz ogłoszenie po prostu, że takie kwatery masz w danym mieście, że takie kwatery masz. No i wtedy czekasz na telefony. Jeśli telefony z danego miasta czy z rejonu do 10 km będą, to znaczy, że tam zapotrzebowanie jest. Jeśli takich telefonów przez miesiąc, dwa nie będzie i to ogłoszenie będzie cały czas aktywne, no to
bo to znaczy, że to nie jest dobre miasto. Sprawdź sobie też w kategorii noclegi i kwatery, już nie pamiętam, czy tam noclegi czy kwatery tak się nazywa, na Oliksie jest, jak wejdziesz w nieruchomości, to są domy, mieszkania, sprzedaże, działki, wszystkie tam rzeczy i również są noclegi, pokoje chyba też, bo studenci przecież wynajmują pokoje i taka zakładka również jest. Wejdź sobie w swoim mieście, które chcesz sprawdzić, czy tam w ogóle są ogłoszenia. Jeśli jest dużo ogłoszeń, to znaczy, że jest rynek. Jeśli jest mało ogłoszeń, to najprawdopodobniej rynku nie ma, ale też warto to sprawdzić, testując ten rynek i wrzucając takie ogłoszenie. Także tutaj bym powiedział w taki sposób najprościej. Można też się odezwać do agencji pracy, czy tam do kilku agencji pracy, które działają w Polsce i zapytać ich po prostu o listę miast, które oni potrzebują dla siebie. To jest to. Dostałem od mojego kolegi ostatnio takie fajne pytanie, ile na tym YouTubie można zarobić i jaka jest taka górna granica? Więc zadam Ci takie pytanie, ile na tym podnajmie, jeżeli taka osoba początkująca dopiero zaczyna, dopiero startuje w tej branży, no to ile jest w stanie na początku, bez jakiegoś doświadczenia, wielkich umiejętności, ile na początku jest w stanie zarabiać? Mhm. No to jest pytanie dobre. Nie wiadomo, każdy jest ciekawy, bo robimy pracę po to, żeby zarabiać. Ale odpowiedź tutaj jest... To zależy. No to zależy, tak, bo zależy od tego uporu, o którym przed chwilką powiedzieliśmy. Myślę, że on jest istotny. No bo znam osoby, które dorabiają dosłownie i mają jedno, dwa mieszkania, a jeśli z mieszkania zarobisz sobie między 500 a 1200, załóżmy, na czysto ci zostanie, no to jest super wynik w każdej opcji, bym powiedział. Bo zarabiasz nie na swoim mieszkaniu, nie mając kredytu. Czyli jeśli ktoś ma dwa mieszkania, to może zarobić 1000 lub 2,5. A jeśli masz takich mieszkań 10, no to sobie to mnożysz razy 10. Jeśli masz dom, to na domu jesteś w stanie zarobić oczywiście dobrze wynajętym, czyli za dobrą cenę między 3 a 4 tysiące, gdzie mieszka 20 osób lub więcej. No to możesz zarobić kilka tysięcy na jednym obiekcie. Dobrze zrobionym. Oczywiście koszt wyprodukowania, ja to tak nazywam, wyprodukowania takiej kwatery też jest odpowiedni, bo jeśli dom kosztuje 3-4 tysiące, no to trzeba często to zapłacić z góry, znaczy zawsze trzeba to zapłacić z góry. Czasami kaucja jest 2-3 miesięczna. Nie zawsze da się tą kaucję ominąć, bo czasami właściciel po prostu nie chce, mówi nie, bo nie i ja czasami taką kaucję płacę. Staram się czasami zrobić tak, aby jednak tej kaucji nie było, więc to są też koszty. Jak ktoś pyta, ile zarabiać, no to też jakby o kosztach mówię, więc dom plus wyposażenie tego domu, łóżka, sprzęt AGD, więc czasami start takiego domu to jest 20-30 tysięcy nawet. Też warto o tym pamiętać, więc jeśli ktoś nie ma dużych środków, warto zacząć od mieszkania, bo tu jest zdecydowanie taniej. No ale kilka tysięcy można zarobić na początek, potem wiadomo razy ileś, więc kilkanaście. Znam osoby, które zarabiają kilkadziesiąt i więcej miesięcznie z tego rodzaju biznesu. Więc ile masz w sumie mieszkań? Będziemy liczyć zaraz. Oj, powiem Ci, że teraz nie wiem. W tym momencie nie wiem dokładnie, bo był taki moment, że było ich 40 kilka, a to się też zmieniało, bo były sytuacje, że ktoś sprzedawał mieszkanie i no, cena była zaporowa, bo też myśleliśmy, żeby kupić na przykład i też rezygnowaliśmy w trakcie. Teraz ten rok był taki, że dużo się zmieniało, czyli czasami wymienialiśmy te mieszkania, czasami oddawaliśmy, bo właściciele chcieli wracać na przykład, bo sytuacja ekonomiczna ich zmusiła, bo na przykład nie było ich stać na to, które mieli i musieli wracać do swojego mieszkania pierwotnego, więc no ale jest tego kilkadziesiąt dalej. Mhm. Czy jest jakaś taka minimalna kwota, którą muszę dysponować, żeby w ten biznes wejść, żeby móc w ogóle myśleć o tym podnajmie? W zasadzie bez swoich pieniędzy można wejść żadnych, czyli z zerowym. Ja zawsze mówię, że bez pieniędzy można zacząć, ale, i to jest ważne, bo niektórzy oglądają do tego momentu, o, powiedział ten kurz, że można bez pieniędzy, co to za czarodziej. Tak, można bez pieniędzy swoich, ale oczywiście z pieniędzmi trzeba, z inwestorskimi, jakimikolwiek, czyli możesz mieć 5 tysięcy i wystartować. Myślę, że tak, jakąś kawalerkę za 1000 złotych czy 1200 wynająć, jeśli ona jest duża, to, no to jesteś w stanie tam może 3-4 osoby nawet mieć. Mówię, duża kawalerka 40 metrów, żeby ktoś nie pomyślał, że to właśnie jest jakieś dziwne mieszkanie. Także od 5 tysięcy, 5-10, to myślę, że od tego można zacząć. Jeśli mieszkanie jest gotowe, czyli nie trzeba tam malować, wstawiać sprzętu AGD, no to jest koszt jakiś tam łóżek pierwszego wynajmu, może kaucji, jeśli trzeba ją zapłacić, bo czasami trzeba. Więc myślę, że tutaj takie kwoty, jeśli ktoś zaczyna naprawdę od A, no chyba, że chcesz zaczynać od dużych tematów, na przykład budowy kwater, bo też o takich tematach myślimy. Jedna z kwater naszych teraz się remontuje i ona jest bardzo duża, bo łącznie ma chyba 600 czy 700 metrów.
a znam osobę, która będzie budować blok nawet cały, więc to już są wielkie deweloperskie, bym powiedział, nawet inwestycje, które no później będą dawały też inny zwrot, ale wiadomo, koszt wyprodukowania, jak ja to zawsze mówię, takiego miejsca też jest inny. W przypadku tych kosztów na początku, no to też na pewno zależy od wielu czynników, jak się dogadamy z właścicielem. Tak. No ale jaki jest standard? Czy tutaj można się dogadać, że to ten właściciel mieszkania bierze na siebie jakieś koszty remontu, dostosowania tego mieszkania, czy jednak ty bierzesz takie mieszkanie i to ty musisz na start wyłożyć 30-40 tysięcy w remont? No nie, to takich kwot nigdy nie wydawałem na mieszkanie, nigdy. To nie robiłem nigdy kapitalnego remontu. Najczęściej to robimy jakieś odświeżenia, jeśli one są potrzebne, bo najlepsze dla mnie mieszkanie jest takie, które zarabia od pierwszego dnia, w którym go otrzymujemy. I tak powinno być. I faktycznie kilka razy tak było, że w dniu, w którym podpisałem umowę, klucze, to tego samego dnia wieczorem wprowadzali się ludzie. To było po prostu mistrzostwo świata i najlepszy scenariusz, który oczywiście no, nie zdarza się często. Jeśli chodzi o właścicieli i dogadanie się z nimi, no to też jakby doświadczenie buduje taką pewność w rozmowie, taki spokój w negocjacjach, to, że mamy tego agenta, który też nas jest w stanie przedstawić, to, że możemy dać numer telefonu do jakiegoś innego właściciela mieszkania, jeśli faktycznie już wcześniej coś wynajmowaliśmy, aby ktoś sprawdził, czy my jesteśmy wiarygodni i rzetelni. To też jest ważne, bo ktoś pyta, jak zacząć, jeśli nigdy nic nie robiłem. No ja też kiedyś nie robiłem, no i nie było filmików na YouTubie, nie było książek o podnajmie, nie było nic i ja 51 razy dostałem nie, więc jakby tutaj wymówek no nie powinno być. Bo uważam, że teraz jest tyle wiedzy na temat każdy, jakikolwiek chciałbyś się zająć inwestycyjny, biznesowy, to wystarczy po prostu obejrzeć kilka filmów i robić. I robić. Bo oglądanie i zbieranie wiedzy, jak ja to czasami mówię, że są kolekcjonerzy wiedzy, wiedzą wszystko, ale nie zrobili jeszcze nic, no to dzisiaj sporo widzę takich osób, które wszystko wiedzą, są na wszystkich szkoleniach, no ale jeśli chodzi o działanie, no to nie zaczęły. Ja też staram się nie jeździć na szkolenia, tylko raczej być praktykiem tego podnajmu, dlatego nie robię jakichś wielkich spędów. Po prostu uznałem, że zarabiam z podnajmu i na razie to jest ok. Być może kiedyś będę robił te szkolenia, ale uważam, że no jakby wolę ten wolny czas mój poświęcać na życie niż na jeżdżenie po Polsce, po hotelach. No ten ćpanie wiedzy, ja to tak nazywam, to jest trochę problem. Mhm. Ostatnio też dostałem wiadomość od jednego z widzów, bo gdzieś tam wspomniałem chyba, że robię flipa pierwszego na mieszkaniu, no i się pytał, czy brałem udział w szkoleniach, no bo on to właśnie się zastanawia, bo wszyscy mówią, że się nie da bez szkoleń. Tak, że wszystko trzeba wyszkolić. No ja jestem zdania, że jednak najpierw nie ma co się za bardzo obładować wiedzą, tylko najpierw trzeba w ogóle sprawdzić, czy to jest coś dla mnie, spróbować coś zrobić, najpierw działanie, a później możemy tą wiedzę, jak już będziemy już mieli jakieś działania podjęte, no tą wiedzę uczyć się w trakcie, nie? Mhm. Ja jestem tego zdania. Znaczy tu myślę, dodam jeszcze jedną rzecz, myślę, bo to jest istotne a propos tego, co powiedziałeś, bardzo ważna rzecz w czasach YouTube'a i innych mediów, gdzie wiedzy jest bardzo dużo. To ten brak szkoleń, tak, ale myślę, że w projektach, które są bezpieczne, a myślę, że podnajem jest bezpieczny, bo jest bardzo mały wkład wejściowy, nie trzeba brać kredytu, a jeśli inwestor, to naprawdę na małe kwoty, więc inwestorem może być dla Ciebie mama, brat lub żona, ktokolwiek, jeśli to mówimy o kwotach naprawdę niewielkich kilkanaście tysięcy, czy kilkadziesiąt, no bo mówię o domu, który trzeba przystosować, to tam już naprawdę trzeba pięciocyfrowo wejść, no i to 10 tysięcy nam braknie na taki dom, żeby wyposażyć, no chyba, że nam to wyposaży wszystko właściciel, ale tak jak mówię, często dostaje się klucze przez pośrednika, właściciela nawet nie ma w Polsce, on nawet nie odbiera telefonu, on nie chce mieć nic wspólnego z tym domem i nigdy tu nawet nie przyjedzie i chce mieć swoje 3000 na konto i tyle. I umowa jest podpisana gdzieś tam online i takich sytuacji mam dużo, więc wtedy nie za bardzo jest z kim negocjować, jak się mówi, że tam właśnie on powinien. Nie, on tak oddaje dzisiaj i się nie chce w nic bawić. Także tutaj na pewno nie ma ryzyka, tu można tak zacząć bez wiedzy. Jeśli chodzi na przykład o deweloperkę, o której ostatnio nagrywałem, no to tam tutaj myślę, że podstawy można by jednak u kogoś na jakichś może konsultacjach zdobyć, aby nie popełnić błędów, no bo jednak deweloperka, no to już jest kupienie działki. Błędy są bardziej kosztowne. I to już
one mogą kosztować więcej niż kilka czy kilkanaście tysięcy, więc tutaj tak słyszałem o tym, więc tak dla tych, którzy deweloperką by się chcieli zająć. Jasne, jak najbardziej. Ja też, żeby nie było, że jestem przeciwnikiem szkoleń, bo ja też w szkoleniach biorę udział, kupuję kursy online. Tak, więc tak. To jest jak najbardziej fajne, ale za tymi szkoleniami musi iść działanie, a nie, że my się będziemy całe życie szkolić i nic nigdy nie zrobimy. Nie? Dokładnie. Szkolić się jak najbardziej, ale też działać, to jest najważniejsze. Dokładnie. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie? Też nagrywasz wywiady z przedsiębiorcami, więc powiedz trochę o tym i zaproś do siebie. Super, ja również dziękuję za tę rozmowę. Ja w sumie rzadko występuję jako ekspert. Raczej działam i faktycznie nagrywam u siebie, tak hobbystycznie trochę, na kanale Agent Specjalny Grzegorz Kusz na YouTubie, gdzie już prawie 20 tysięcy subskrypcji, więc jest to dla mnie mega takie, no taka nobilitacja, nagroda za to, że to robimy, bo robimy to z całą ekipą, nagrywamy już prawie 2 lata, w sierpniu będzie 2 lata i 100 filmów już nagranych, mnóstwo fajnej wiedzy dotyczącej nie tylko nieruchomości, ale i kryptowalut, i deweloperki, i inwestycji w złoto, i wiele innych na pewno rzeczy, które być może Ci się spodobają, więc napisz w komentarzu, czy znasz kanał, może, co Cię interesuje w kwestii właśnie, może takie jak poruszyliśmy, jak uważasz, czy na przykład kwatery to jest dobry pomysł, czy może już jest coś innego w Polsce, w co można zainwestować, jeśli chodzi o nieruchomości, bo tutaj Paweł świetną robotę robi i też na kanale widzę wiele takich filmów, z których można się wiele nauczyć. Także Agent Specjalny Grzegorz Kusz na YouTubie, zapraszam. Sporo filmów. No i zapraszam do Pawła oczywiście, żeby oglądać. Więc jak nie subskrybujesz, to koniecznie to zrób, bo te filmy uciekają. Ja to wiem po sobie, bo lubię kilka kanałów i nie subskrybowałem i się okazało, że mam zaległości, bo mi nie przychodziły powiadomienia. YouTube, zostaw suba, tak kciuka, komentarz. To, ja tego nie lubię, ale to jest akurat tak to tu działa na YouTube, że po prostu świat, tak YouTube działa i, no i musimy dostać powiadomienie, jeśli chcemy te filmy dostawać. Super, także bardzo Ci dziękuję. Drodzy widzowie, Wam też dziękujemy i zapraszamy w kolejny poniedziałek o godzinie 18. Tak jest, dzięki za rozmowę, dzięki za to, że słuchaliście, no i rozwijamy się i działamy. Trzymajcie się.